Tak więc, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Seven Days Online. No i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę wraz z naszym kochanym robocikiem. Dzisiaj idziemy na tę farmę. Byliśmy już tutaj, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to można... Wydawało mi się, że więcej jest tego, tej trawy, ale jednak nie. Czy możemy sobie przede wszystkim... nie, może mamy to już na maksa. Bo myślałem, żeby sobie podmierać te trawy i żeby mieć już jej na zapas, ale chyba nie ma takiego sensu większego. Oj. Dobra. Musimy tutaj się wykazać niezwykłym znikiem. Chyba nie wyszło. Nie zawsze się udaje, prawda? Ted, żyjesz? Cholera, ale wytrzymały. Dobra, tego spróbujmy z tego skara zdjąć. Oczywiście nam się to nie udaje. Pamiętam, że tutaj właśnie była misja na Snika, chociaż ten Snik w tej grze to jest taki trochę kiepski, bym powiedział. Bo to nie jest, żeby włączyć agregaty, tylko po prostu, żeby wyczyścić lokację i przy okazji włączyć agregaty. Czy możemy ich jakoś stąd ściągnąć? Chyba tak. I guess so. Tylko musimy ich trafić przede wszystkim, a... Ciężko jest im heada trafić z takiej odległości. Nie z takiej odległości, tylko... Coś tak małego. Jasny mi, no trafże w końcu! Nie, no nie mogę trafić. O co chodzi? Ej, no nie mogę trafić autentycznie. Czy się od niej odbija, czy co? Aha, to chyba trafia w to ciało. A, dobra. Tylko niestety teraz się pojawił taki problem, że mam tutaj zombiaczka. O, właśnie. Właśnie jest słodki zombiaczek. Witek, słodki zombiaczku. Tylko widzę, że jest trochę odporny na naszą broń. Dobra. A w sumie możemy po prostu tak na głośno wchodzić. Dobra, przestań się cackać. Wkurzyła mnie ta koleżanka. Chciałem to zrobić na Snika, ale jak zwykle się nie udało. Prawda? Jak zwykle muszę wszystko robić po starej, dobrze... starą, dobrą metodą, która się nazywa po prostu zrób rozwałkę taką, żeby... taką, żeby tutaj nic nie pozostało. Zrób najpierw wszystko z ziemią, co istnieje. Przebij się przez ściany strzelbą swoją i dobiegnij jakoś do nagrody. Słabsze, za słaba jest ta strzelba jeszcze, bo jak się nie niszczy drewna na jednego strzała. Ale i tak nie trzeba zmienić broni, nie? To jest atut. Nikogo nie... A! Był tu ktoś, ale postanowił, że zacznie atakować już samochód, który tutaj leży i się zabić. Bardzo inteligentny wybór, bym powiedział. Tutaj się wchodzi z tej strony. O, to jest jak wyjście. Jakby pierun szachnął. O, o, dobra, leci zrzut, to sobie po niego pojedziemy. Siemka. To nie był dobry pomysł, aby tam mnie atakować. Ukryty słowek. Nie zdarzyło coś. O, możemy już od dawna działka robić. To czekaj, jeszcze nie wiedziałem, że możemy już działka robić, ale... Tęcz nam się aż tak przydadzą. Tak jak mówię, w tej serii... Planowo bardziej bym chciał się bazować na sile swojego karabinu niż na działkach. I chciałbym sobie zrobić jakiś odlotowy karabin, który by niszczył wszystko na jednego hita, ale wiem, że to jest niemożliwe. Tak naprawdę, crafting store. Słabo. Tutaj co mam? Księżycówka dziadunia. Też słabiutko. A, to będę bronić, już szukaliśmy. Tu może być coś ciekawego, tylko żebym mógł tutaj skoczyć. Halo! No. Niestety ten parkour może w niektórych przypadkach tak jak teraz przeszkadzać. No, nie wziąłem lockpików, a i tak dłużej bym to lockpikami otwierał niż to niszczę, więc... Niestety te lockpiki już wychodzą z gry. Bo po prostu już mam na to efektywniejszy sposób. Mogę to wziąć? Dobra, mogę. Zawsze się zastanawiałem, jaka jest różnica między lampami a pochodniami, bo ostatecznie pochodnie nie żrą prądu, nie czyje... Generalnie to pochodnie są lepsze, bo nie trzeba ich wymieniać, nie? One się nie wypalają.
I się zastanawiałem, czy... jaka jest różnica, nie? A zresztą zobaczmy. Jest tutaj coś... Może przyciągać zombie. Aha! Tak to działa? Czyli to przyciąga zombie do siebie. O tym nie wiedziałem, że pochodnia przyciąga do siebie zombie, bo szczerze mówiąc, to przecież w bazie mamy dużo... dużo pochodni, jakoś tych fal nie jest dużo więcej niż normalnie. Still mini back cases. Okej. Taki słaby trochę bym powiedział. Ej, czekajcie. O, bo nie wziąłem tego. Przy okazji sobie przyjeżdżamy obok naszej farmy, która rośnie nareszcie. Bo który to już jest dzień? 31 dzień to jest. A my dopiero teraz farmę zakładamy. Zazwyczaj ją zakładam. Widzicie? Znowu jakiś pierun trzasnął. Jakiś pierun trzasnął, trzachnął. I znowu zdarzyło grę. No ale ja zazwyczaj farmę zakładam jakieś 10, 9 dnia. Dobra, ale co dla mnie masz? Przepis na chleb. Ale co więcej kosztuje? Motyk do gwoździ, wezmę siatkę chłodzącą. No to w sumie możemy wziąć od razu wszystkie cztery. Okej, północny wschód. Okej. I możemy mu to teraz sprzedać od razu. To co dostaliśmy, o to jeszcze sprzedam. Za 7,5 tysiąca prawie. Ponad nawet. Mamy jeszcze coś wartościowego do sprzedania. Częściej bym mu sprzedał, o to właśnie. Dobra, o i jeszcze mamy... to, o, za 1500 to zawsze się opłaca. A tak przy okazji to za niedługo zabierzemy się za naszą bazę, bo teraz jak już mamy ten super, tego super augera, to... O nie, to pułapka! To była pułapka, przygotowali na mnie pułapkę. No to nieźle. Co tu robi mój rower? Wydaje mi się, że o, to był jeden z tych zagubionych, który się odnalazł, który po jakimś czasie wyszedł z podziemi, więc ja go po prostu wsadzę tu. Okej. Wsadziłem go tam po prostu, bo nie widzę w tym sensu jakiegoś większego, żeby go ze sobą brać, a no, on też był ten, który się zbagował pod ziemię, jeden z nich, i musiałem wziąć sobie zamiast tego jakiś nowy. Czy to jest ten magazyn, o którym myślę? Jeśli to jest ten magazyn, o którym myślę, byłbym wielce usatysfakcjonowany, gdyby to był ten magazyn, o którym myślę. Ale to jest Shamo i Food, więc to chyba nie ten magazyn, o którym myślę. Tak, nie ten magazyn, o którym myślę. A nie, chyba nie, 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 to, nie ten niestety magazyn, o którym myślę. Tak, to jest ten magazyn, ale ten też jest fajny w sumie. A już nie wiem, czy jest cokolwiek stąd zbierać, czemu te przedmioty. Siemka, koledzy. Co tam u was? Chyba po grillu było. Lekko wolni jesteście. Siup. Zjedzmy sobie potrawkę żula. Bardzo smaczna. Apetycznie wygląda. Co tam pływało? Jakieś jelita? Co to było? Przeszukuję tylko te skrzynki, bo nic więcej nie potrzebuję. Tych kamienia już mamy taki zapas, że ja nie wiem, czy nie wyrzucić trochę, ale dopóki mamy miejsce, to nie ma co wyrzucać. Tutaj jest pułapka malutka, bo tutaj są zombie w tych pudłach. Więc uwaga, a ja im zrobię takiego trika. Zobacz, wejdę od drugiej strony. Haha! Tego, żeście się nie spodziewali, co? No, żeście myśleli, że ja przyjdę tak, ale nie, ja przyszłem inaczej. Bo ja jestem inteligentny. No, na pewno. Dobra, idziemy dalej. Oho, co my tutaj mamy? O, dzień dobry. Nie, może pogadajmy, zaproszę was na herbatkę do siebie. Akurat dużo herbatek mam w magazynie. I sobie porozmawiamy, co? Może ja was zaproszę elegancko na... Oczywiście, że nie przyjęli. Ja ich chciałem zaprosić elegancko na herbatkę tutaj, a oni nie. Dobra, co my tutaj mamy? Nic. A tu? Nic. I... kolejne nic. Super. Ja chciałem ich zaprosić sobie na herbatkę, abyśmy sobie porozmawiali. Czy jakiś kabusi, bo
w bazie mamy dużo kawuci. Ale nie, bo trzeba zawsze się ze mną bić. Co? Jak się tędy wychodzi? Tędy? Nie. A, to jest po prostu save. Jej. A kolejne nic. No, nie było. Nie wiem, czy był sens w ogóle tutaj przyjeżdżać. Czy nie możemy tym wyleczyć? Tak, tylko tym mogłem. Co my mamy? Przeciwpancerny nabój do strzelby, latarka do broni. Siup. I siup. Dziękuję, huge. Transport, eliminacja. Household Pyramid? Co? Dom piramidowy? Znaczy. Piramida. Nie wiem. Dom w piramidzie najwyraźniej. O to chodzi. Czemu? Tam, czemu obudowa motorynki jest zwykła, jest droższa od stalowej? To jest ciekawe. Okej, i wchodzimy, tędy się wchodzi. To pamiętam, bo to lokacja jest na miarę dobrze. A co my tutaj mamy? Tutaj jest. Co najlepsze jest w tym płonącym drągu, to że on też może podpalić, prawda? Nie pomaga nam to aż tak bardzo, ale jednak może podpalić, prawda? To już zawsze coś, że może podpalić. Cholera. Nie wiem, czy zwiększa obrażenie jakkolwiek. Zwiększa? Zobaczmy. Chyba zmniejsza. Tak mi się wydaje, że zwiększa obrażenie. Zobaczmy. Jak wyciągnę, to będzie 33. No, coś tam zwiększa, ale nie aż tak. Dobra, to możemy przeczytać. O, i zeskrapuję te dwa szaty, których już jesteśmy. Zobaczmy, to jest razy 4 obrażenia. Nie, to jest 200%. A to ma ile? Aha, dobra, czyli to ma razy 2. A to ma razy 4 obrażenia. Czyli 70 razy 4, 280. O, to będzie miało dużo większe. No, to będzie miało dużo większe, 34 obrażeń. O, czyli już mamy tego. No i elegancko. A, tylko on się już tutaj obudził z tego, co widzę. Dobra. Tak, coś słyszałem, że się niszczy drewno, ale pomyślałem, że... Może się nie obudził jeszcze, ale jednak się obudził. Dobra, teraz to jest taka sprawa... A nie, to nie to. To jeszcze nie, to nie tu. Dobra, to nie tu. Puk. O! Okej. Okay. Miałem farta. To był ten, Żygun. Żygun tutaj był. Ojej. Nie, dobra, musimy się cofnąć. Nie ma co tutaj tak siedzieć. Dobra. O, kolejny kolega się zablokował na ziemi. Super. Tutaj nic już nie ma. O, jest darmowe pieniążki. I... Olera! No, i tam spadaj. Jak spadł na dół. Wiecie co? Nie mogę się powstrzymać przed zajęciem na tę minę. Działasz? To łatwizna! Ja się nie boję czegoś takiego. To tylko zadrapanie było. Da, zmienię sobie na to przeciwpancerną. Jak widzicie, przeciwpancerną działa tak, że ona ma tylko jeden śród. Ojen, ale co jak? Jaki to jest odrzut? Jasny win. Przeciwpancerną działa tak, że ma jeden śród, przez co ma większą kontrolę. Przez to też wiadomo, jest celniejsza ta broń. Okej, okay, teraz tutaj. I teraz stąd biegniemy tu i tam jest kolejne okno. Stąd, tu i teraz tu. O, cześć. Oj, nie chciałem tam się dużo zbijać. Dobra. Coś tu masz? Masz. Dobra, dziękuję. Teraz idziemy do tutaj, tutaj teraz stąd, tutaj i tutaj mamy śmieci. I teraz na strych. Dobra. Puk. Dzień dobry. Niezła ta przeciwpancerna, muszę przyznać. Trzeba uważać. Bo jeden porządny strzał może być po nas.
Okej, wchodzimy. O, nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać, przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać naprawdę. Pozbierajmy to, co jest w tych beczkach. Ej, ty żyjesz? Jakim cudem? Beczka ci morda wybuchła. Nie wierzę w to. Coś ci są tacy wytrzymali. Ej! Cholera! No nie wierzę w to. Specjalnie wysadziłem. O, kolega chyba nie miał takiego szczęścia i on chyba dostał już ostro od beczki. Myślałem, że te beczki tutaj też wybuchną. Ale to w sumie wiecie co? Chodź tu, kolego. Okej. Bum. A w ogóle nie dostałem od tego. Widzicie? Nie dostałem w ogóle od tego. Myślałem, że coś tam dostanę, ale ja tak nie dostałem w ogóle. Czyli wygląda to, że mnie osłoniła. Że mnie osłoniła tą. Że tamten stos papieru, czy co to było? Nie pamiętam dokładnie. Co to było? To były chyba te. Jak to były? Papiery? Tak? Trzy pociski zostały do tej super strzelby. A trzy pociski przeciwpancerne. Nie będę już mieć na tę zwykłą amunicję, nie ma co. A zmieniam później. Jak już wystrzelamy wszystko. A te trzy pociski to szybko już wystrzelamy. Wyczyść obszar już jest zajczony. To znaczy, że już wrogów tej żadnych nie ma. Są już tylko ci, którzy tam z zewnątrz przyszli. O, HD Small Engine. Mały silnik. W wersji HD. Fajnie. Nie wiem, czego się spodziewałem, szczerze mówiąc. Skoro tutaj zawsze jest syf. Nie wiem, jakim cudem na początku jest coś dobrego tutaj, bo to naprawdę. Tutaj nic obecnie dobrego nie ma. To chyba na dobre rzeczy można liczyć tylko w tych takich super skrzyniach pancernych. Zresztą też często jest tak, że tam nic nie ma po prostu. Czekajcie, och, pod G. Aha, ma model swój, to ciekawe. Dobra, widzę, że dostaliśmy już nagrodę za to, więc teraz można wziąć to. Utility Refinery, dobra. Czyli to jest chyba to samo miejsce, co było ostatnio. Okej, zobaczmy, co jest tu. Słuchaj, mam ten laserek tutaj w końcu, bo chciałem sobie tutaj zamontować to jakiegoś czasu. On nic nie ma i też tutaj nic jakoś bardzo ciekawego nie ma. Dobra, no i rozumiem, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, bo jeśli tak, to bym bardzo miło, gdybyście zostawili łapeczkę w górę. Oraz jeśli moje filmy wam się podobają, to gdybyście też zostawili subskrypcję, a ja już was nie będę bardzo dłużej nudzić. Mam do zobaczenia i cześć!